Redakcję Arendo.eu wspiera sklep Oleole. Elektronika w internetowej cenie. Arn.eu. Pepino Spaghetti ma przewalone. Jego pizzeria to nie w długach, a tajemniczy Pizza Face zagroził mu, że jeśli nie wespnie się na szczyt wieży, która właśnie pojawiła się przed jego domem, to jego przybytek rozwalony zostanie kosmicznym laserem. Nic dziwnego, że bohater jest na skraju załamania nerwowego. Pizza Tower polecił mi jeden z widzów na livestreamach i nie spodziewałem się, że znajdę tu aż tyle nieziemskiego dobra. To wyglądający jak trollerski mem platformer, który wykonany jest tak dobrze, zanimowany tak wspaniale i tak pełen pomysłów i różnorodnych etapów, że po pierwszym odpaleniu siedzieliśmy wpatrzeni w ekran jak zahipnotyzowani. Inspiracje różnymi gatunkami i grami wyliczać można godzinami, od menu opcji pachnącego Jazz Jackrabbitem, bardzo ekspresywnych animacji nawiązujących do kreskówek Nickelodeonu w stylu Rena i Stimpiego, aż po rozgrywkę, która, słowami autorów, czerpie z kultowej serii Wario Land. Promieniują z niego mocno szalone lata 90. Gra naciska na tempo, chaos i wspaniale responsywne sterowanie podczas poruszania się po zawiłych, labiryntowych piętrach tytułowej Pizza Wieży. Celem gracza jest pozbierać składniki pozamykane w klatkach, dotrzeć na koniec planszy i rozwalić Pillar Johna, podporę utrzymującą piętro w ryzach. Teraz rozpoczyna się odliczanie i gracz musi wrócić na start, często nową, alternatywną trasą, zanim skończy się czas. Co ciekawe, Pepino nie ma zdrowia, co wspaniale wpisuje się w szaloną, chaotyczną rozgrywkę. Trafiony traci trochę punktów i przerywa budowanego aktualnie kombosa. Punkty są ważne, bo to one są głównym wskaźnikiem tego, jak dobrze sobie radzimy, a ukończone plansze oceniane są na typowo slasherową modłę literką od D dla najgorszego wyniku, po S dla najlepszego i P dla bezbłędnego. Wyjątkiem od reguły braku zdrowia są walki z bossami, gdzie rozgrywka zmienia się odrobinę, by nadać tym nietypowym starciom odrobinę więcej charakteru. Czy Pizza Tower byłoby równie rozpoznawalne, gdyby nie jego szalona, unikatowa oprawa? Prawdopodobnie nie. Ale nadal byłoby naprawdę dobrą grą, bo nawet ignorując niesamowicie humorystyczne podejście autora do game designu, to po prostu bardzo dobrze zaprojektowana, dynamiczna platformówka w starym stylu. Coś, co biorąc pod uwagę tempo i prędkość przewijania ekranu, dumnie prezentowałaby na swoich konsolach na przykład Sega, a Pepino idealnie wstrzeliłby się gdzieś pomiędzy Earthworm Jima a inne nietypowe maskotki tamtych dekad. Nie mogę też nie wspomnieć o tym, że gra ma nawet dedykowany przycisk do robienia przezabawnych puz, które też wykorzystywać można na różne sposoby jako mechanizm w rozgrywce, ale mi wystarczy po prostu, że rozbrajają mnie one za każdym razem, gdy je strzelam. Jedyna większa wada tytułu nie dotyczy nawet samej gry, a niestety ceny. $20, 92 zł w Polsce to moim zdaniem jednak mimo wszystko sporo za niezależną platformówkę 2D. Nie dlatego, że jest to zbyt wysoka cena, zapłaciłem i nie żałowałem ani złotówki, ale dlatego, że trudno przekonać będzie kogokolwiek, by wydał 100 zł na grę, która wygląda jak YouTube Poop albo filmik z Zeldy na CDI. Ostatecznie ich strata, bo ja się wciągnąłem mocno i choć jestem jeszcze na etapie, gdy przez połowę gry nie mam nawet pojęcia, co dzieje się na ekranie, to bawię się znakomicie, powoli rozgryzając rozgrywkę, przyzwyczajając się do jej karkołomnego tempa i stopniowo odkrywając kolejne sekrety.